Można, można. Radio Tok FM, Eurokończyta Ekstra. I oczywiście witamy księdza Rydzyka. Słyszałem dzisiaj na przykład ksiądz Rydzyk. Swynkorowa, pani Janina mówiła, i tam różni ludzie w różnych miejscowościach angażują się, zbierają te Radio Tok FM, Euro. Pitów i wypełniają. Pity. Radio latające, radio obrotowe. Tok FM, Eurokończyta Ekstra. Naprawdę można wielką rzecz zrobić. Pani powiedziała, że to na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Nie, to jest na wychowanie dzieci i młodzieży. Wychowanie patriotyczne w duchu naszej tradycji polskiej. Radio Tok FM Euro Kończyta Ekstra. Te programy, jeżeli będą na to środki, to trzeba Polskę budować od dziecka. Dużo dobrych rzeczy się dzieje. Oglądałem taki w tych dniach reportaż w naszej telewizji o strzelcach. Strzelcy, właśnie taka organizacja. I w Rzeszowie, no przepiękna Radio Tok FM, Euro, Kończyta, Ekstra, właśnie latające, rzeczy, obrotowe, wychowanie do pewnego kształtowania charakteru. W pewnym sensie, można dużo zrobić, po prostu nam zależy na wychowaniu dzieci i młodzieży i prosimy tutaj o współpracę całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich, niech nikt tego nie lekceważy. Niech nikt nie mówi, a nie warto i tak dalej. To jest kwestia wypełnienia tych dokumentów, one nie są takie skomplikowane. Jak zobaczyłem, to wcale nie są tak skomplikowane. A jeden drugiemu jeszcze niech podpowie i to będzie. Proszę, nie rezygnujmy. Niech nie będzie zaniedbania żadnego. Kochani, to jeszcze 12 milionów Polaków nie daje tego 1% na coś. I wtedy, jak nie dacie, nie wskażecie, na co chcecie dać, to wtedy idzie to do budżetu i zrobią z tym, co będą chcieli. A widzimy, jakie rzeczy robią przeróżne. Tym bardziej się musimy organizować. I powiedzcie jedni drugim, naprawdę, macie telefony, można zadzwonić do kogoś, można... I tak robimy, jesteśmy aktywni, działamy razem dla naszej ojczyzny. Dziękuję serdecznie, ale dla wszystkiego dobrego. Ludzie wykorzystują telefony do głupot. Niech Pan jest sprowadzić. Z Bogiem, szczęść Boże. I mamy kolejny telefon. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Radio Tok FM, Eurokończyta Ekstra. Telefonuje Łukasz z Radomia, również z drogi. Informacja dla mieszkańców Radomia, jak również dla mieszkańców Warszawy. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Radomia, od nich zacznę. Istnieje możliwość uzyskania pomocy w Radomiu w kwestii rozliczenia podatku i przekazania 1% w Fundację Nasza Przyszłość. Taką możliwość ma w biurze pana senatora Wojciecha Skurkiewicza. Nie ma na rynku 9 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. Informuję jednak, że w tym tygodniu wzmożony dyskurs i wzmożona pomoc w kwestii właśnie tego 1% podatku będzie na miejsce w piątek od godziny 10 do godziny 14. I również w tych godzinach zapraszamy mieszkańców Radomia i okolic do biura Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu, rynek 9. Chcę jeszcze podać jedną informację, która będzie kierowana zarówno dla mieszkańców Radomia, jak i Warszawy, gdyż ja co byłem w Warszawie i akurat teraz tu ja wyjeżdżam i łącznie do faktu jestem w Warszawie. Ja miałem również możliwość uzyskania takiej pomocy w Warszawie. Ja służę taką pomoc pod numerem telefonu, który teraz Państwu podam. I dla tych mieszkańców, którzy chcą z tej pomocy skorzystać, zapraszam na dzwonienie. Będziemy albo telefonicznie podprawę dla Was, albo się umówimy, zaproszę go do siebie do mieszkania, bo ja podjadę, gdzie to trzeba. Dlatego podam zaraz numer telefonu, podaję go, proszę o zapisanie. 668 507 667. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli zapytać.
Thank you.
512 Magdalena Matakiewicz, profesor Tadeusz Kijewski,
Z Bogiem wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, Bóg zapłać.
Prosimy bardzo, halo. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Antonina z Wrocławia. Witamy. W parafii świętego Kazimierza Królewicza, za zgodą księdza proboszcza, mogę pomóc też w tym 1% obliczeniu podatków we wtorki i w czwartki od godziny 16 do 18 w salce katechetycznej. Wtorki i czwartki od godziny 16 do 18. Tak. Parafia świętego Kazimierza Królewicza na Zgorzelisku przy Litewskiej. Zgorzelisko, gdzie jest? Wrocław. Zgorze, ulica Litewska. Na Przympolu. Przympole. Dziękujemy bardzo. Także od 16 do 18 we wtorki i w czwartki. Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. Wszystkiego Szczęść dobrego. Boże, do widzenia. Z Panem no. Bogiem. Szczęść Boże. Prosimy. Halo. Halo? Tak, tak. Prosimy. Halo? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tu Jadwiga. Witamy. Proszę Pani Ojca. Ja chciałam tej Pani, która się pytała o pozycję 130. No właśnie. Czekałem na ten telefon. Prosimy bardzo. Tam pisze cel szczegółowy 1%. Tak. W tej pozycji ta Pani nie wpisuje kwoty, tylko wpisuje fundację, że Fundacja Lux Veritatis. Bo pozycję wpisuje w pozycji 132, wpisuje pieniążki, podatek ten 1%. Tak. A w pozycji 133 jest napisane cel szczegółowy 1%. To jest na Fundację Lux Veritatis. Dziękujemy. Bóg zapłać. Proszę bardzo, kłaniam się. Szczęść Boże. Boże, ja chciałam się dowiedzieć, czy w czerwcu jest jakiś punkt, który... Już szukamy. A czy ja mogłam się dowiedzieć dokładnie numer i tą nazwę, po co się dopłaca? Jeszcze raz proszę, jeszcze raz proszę. Numer tego waszego konta, na które mogłabym wpłacić. Podaję łasiczkę program obszary. Ja bym proszę panią w naszym dzienniku zamieszczony numer konta. Może pan się za i tam na ten rynek inkluzywny podchodzimy do książek ekstremistów. Halo, proszę, prosimy. Ale Żydzi to uparli się tak, że zabiją Jezusa, uparli się tak, że wiecie Państwo, ten Nowy Testament do śmietnika, właściwie to całą Biblię do śmietnika i zadowoleni. Jeszcze, no, Jezusa od Belzebuba, Jezusa od debila. Także atak na Jezusa Chrystusa trwa. Wielokrotnie będą krzyżowali Syna Człowieczego i wydawali go na urągowisko. Proszę czytać, no, te miejsca w Ewangeliach, gdzie, proszę Państwa, no, Jezusa oskarżano. Wyzywano go od Belzebuba. Wielokrotnie będą krzyżować Jezusa Chrystusa i wydawać go na urągowisko. Wiecie Państwo, takie wykrzykniki jak kurwa, kurwa, kurwa. A że jesteś debilem, a że
czy debilami, a że... Zaczęli się Państwo, to są typowo pogańskie odruchy. I tutaj Radio Maryja powinno z tym walczyć, no bo przecież jeżeli spotykamy katolików takich, którzy tak mówią, no to odlituj się. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski. Także widzicie Państwo, nerwowość, hipochondria, to są wszystko odruchy pogańskie, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, no to dlatego nie chcą umrze moje dziecko. Znaków, cudów. Rzekł do niego Jezus: śmieje. Syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu na przeciw, mówiąc, że syn jego żyje. To tylko jest jakaś... Zapytał ich o godzinę. Pewna forma zwodzenia szatana ludzi. Mu, wczoraj, około godziny siódmej, opuściła go do edukacji. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, że Jezus przyciągnego syn że musisz przeczytać. Już dziecko się buntuje i nawet jeżeli zmusisz dziecko do czytania, to żaden twój sukces, bo to w przyszłości będzie prosperowało jakąś chorobą. Jak nie schizofrenią, to depresją, że człowiek się będzie czegoś bał. Także żaden to twój sukces, człowieku. Żaden sukces. Zmuszanie, kochamstwo, czy wypowiadanie się, kochamstwo, niekulturalne, nie po Bożemu, nie psychologicznie i nielogicznie, to żaden twój skutek. Bo wiecie Państwo, ludzie prowadzą wojnę i myślą, że o, podbiliśmy ten kraj, no i co z tego? Ciekawa sprawa, że Jezus nie chciał robić tych znaków. Wiedział, że ludzie będą się bardzo koncentrowali na tych zewnętrznych rzeczach, jak właśnie uzdrowienia, czy wszystkie inne rzeczy, cuda fizyczne. Natomiast tajemnica Jezusa jest o wiele bardziej potężna. Jezus przynosi życie wieczne, a więc otwiera drogę do nieba i chce dać tego ducha, którego on ma. Aby te cuda fizyczne nie przesłoniły tej głównej misji, którą on ma do wykonania. Niemniej jednak pochyla się nad biedą człowieka i ma władzę, wszelką władzę tutaj na ziemi. Powiedzmy nad głupotą, bo potężnych znaków, nie chcę czytać słowa Bożego. Z tych uzdrowień fizycznych, które jednak nie są najważniejsze i nie są decydujące o chrześcijaństwie. Ale mogą być i są pewną pomocą do tego, by odkryć o wiele głębsze perspektywy życia chrześcijańskiego. Zapraszam teraz do udzielenia się. Potężna moc jest Boga. I więc dlatego oni nie mogli Jezusa znieść, czy Jego naśladowców, a to Szczepana, na którego zgrzytali zębami. No Jezusa to w ogóle zabili, no bo...
też ich ta słabość, ta ich bieda, że człowiek, który się nie umie dogadać dyplomatycznie, jest nerwowy, jest agresywny i dlatego Jezus zabili, nie mogli tego zniszczyć. No, pędzeni szatanem. I do dzisiaj kształtuje moją wrażliwość estetyczną. Uwielbiam opowieści gotyckie. Chociaż oczywiście w dobrym stylu, nie w klasikowym dekoracjach. Ja czytałem Mickiewicza, ale bajki mojemu dziecku i do tej pory lecimy Mickiewicza. Na przykład i łąki nie prawda. Mickiewicz, zwłaszcza w tych pierwszych swoich utworach, był w takich jeszcze poświęcony. Ale Państwo zobaczą, że znowu w tym razie tak takie brutalne rzeczy, bo Farydejstwa słyszymy landrynkowo wydzielone. Tylko dlatego, że osioł wcześniej przy mnie powie. Ale dzieci, bo to wiedzą brutalne. Pani bardzo trafna, gdy mi się zdaje, podkreśliła, że czytanie musi być źródłem przyjemności. Że jeżeli szkoła może czytać, ale nie pokazuje, że to jest źródłem przyjemności, nie dobrze mogłaby tego nie robić. Widziałem kiedyś mojego przyjaciela młodszego, który katował dziecko obowiązkiem czytania przez 20 minut. Myśmy tam sobie siedzieli, ta dziewczynka razem z nami, bo mój ojciec mówi, no a dzisiaj już czytałeś? Nie, jeszcze nie. To idę do swojego pokoju i przeczytam. Pytam, dlaczego? No bo ona ma kłopoty z czytaniem. Coś ciekawego. W którymś momencie, to jest wielki sukces wychowawczy. W tym momencie dziecko mówi, tata, nie czytaj mi tego, bo ja to sama przeczytałem do końca. Byłam ciekawa, co będzie dalej. Tak było u mnie, moim zdaniem, w tym momencie człowiek ma być jakieś książce, przymkarmy podstać.
12, całe południe. To informacja jak profesor Jerzy Nimon. O, teatru Przedchwilowskiego. Radio to KFM Euro kończy ta ekstra. Pierwsze kontroli tej, pierwsze wnioski tej kontroli są gotowe do zarządzenia potarka, to te pełne małże do Paweszkiewicz.
szkole nie było dostatecznego nadzoru pedagogicznego, powiedziała mi Janina Jakubowska z Kuratorium Oświaty. Ani dyrektor, ani opiekun stażu 30-letniej nauczycielki według wizytatorów nie kontrolowali pracy pedagogiki. Sprawa skierowana została do rzecznika dyscyplinarnego, który ma 3 miesiące na decyzję, czy umorzyć postępowanie, czy skierować je do komisji dyscyplinarnej. Komisja wydaje wyrok. Zatrudniania przez 3 lata, no i najsurowszą karą jest kara wydalenia z zawodu. Gdy kontrola się skończy, wnioski i zalecenia pokontrolne zostaną przekazane do szkoły i do Urzędu Gminy Długołęka. Wrocław, Małgorzata Waszkiewicz, to pytanie. Unia Europejska jest zaniepokojona stałym wzrostem liczebności rosyjskich wojsk na Krymie oraz naruszeniem praw człowieka na tym Białorusi, które Moskwa odebrała Ukrainie równo rok temu. Ukraina nadal uważa tę anekdotę za nielegalną, co zaowocowało sankcjami, a teraz martwią ją jeszcze przepaski ograniczania tam wolności słowa oraz prześladowań osób należących do mniejszości. Wśród polskich dyplomatów tego o Ukrainie i o wojnie w Donbasie rozmawiano w pierwszym gronie. Grzegorz Schetyna proponuje wystąpienie więc formatu norwegowskiego formatem genewskim. Przez pole negocjacyjne zastąpili do przedstawiciela Ukrainy i Rosji oraz Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i OWE. Na taki układ sprawdził się już wcześniej, bo jest włączeniem najważniejszych i z jednej strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Ja mówię intencja, że to będzie dobre rozwiązanie. Najważniejszego zaangażowania Waszyngtonu i Brukseli reprezentującej całą Unię Europejską szansę na skuteczne rozwiązanie konfliktu. Sondaż 52% osób, które w badaniu samorządów zadeklarowały udział w majowych wyborach, dziś chce głosować na Bronisława Komorowskiego. Kandydat PiS-u Andrzej Duda może liczyć na 19% poparcie. To podczas gdy notowania Dudy poszły w górę o punktów 4. Trzecia w rankingu kandydatka SLD Magdalena Ogórek może liczyć na 6% badanych. Uczestnicy prezydenckiego wyścigu mają jeszcze tylko 10 dni. Radio Kończyka. To definitywny koniec kryzysów, przynajmniej na zachodnim Pomorzu. Grupa Azoty, zakłady chemiczne Police zanotowały do obiektu raz 81 milionów złotych zysków. Plan na ten rok to inwestycje i podwyżki płac dla pracowników. Największy pracodawca na Pomorzu Zachodnim zatrudnia 2,5 tysiąca pracowników. Ci dobre 2014 roku pracują w portfelach. Kolejny rok z rzędu planowane są kilkuprocentowe podwyżki. Wyższe niż inflacja, zaznacza wiceprezes zarządu Wojciech Naródź. Nie chcę podwyżki tego radowi, ale również ich podwyższamy liczbę zmiennych. Zakłady chemiczne Policji odżyły po zakupie kopalni w Senegalu. Obecnie do portów Policji co miesiąc zawijają 2 statki z ładunkiem fosforytów z własnych kopalni. Dzięki temu ceny surowca obniżyli również dosyć jakowi dostawcy. Anna Podolak z zarządu grupy Azoty zapowiada im wyścig także na miejscu, w Policjach. Modernizację instalacji amoniaków. I tutaj mówimy o koszcie inwestycyjnym na poziomie 155 milionów złotych. Za podobne pieniądze modernizowana będzie zakładowa elektrociepłownia. Rozliczenie tego zabójstwa jest łatwiejsze. Na podstawie podatkowej do szoków finansów osoby, które wypełniają PIT-37, czyli 6 lat, mogą wygenerować własne zeznanie wstępnie rozliczone już przez PIT-plusa. Tak, by korzystać z tej możliwości musimy skonować przychody ze wszystkich PIT-11, jakie otrzymali w kontraktu, a także sprawdzić kwotę przychodów od rozliczenia za rok 2013. System, jak mówię przedstawiciel Ministerstwa Jarosław Wyszyński, poprowadzi nas za rękę wystarczy podążać tę instrukcję. Na początku zadamy pytanie, czy pozwalający chce, żeby administracja podatkowa wypełniła ten formularz danymi, które posiada. Jeśli podezwę, pytamy, czy podatnik chce się rozliczyć indywidualnie, czy z małżonkiem. Jeśli to znaczy z małżonkiem, to zeznanie będzie uzupełnione danymi również małżonka. System pozwala do dużo na rozliczenie przysługujących na półki, jak i na przekazanie do danej organizacji 1% naszego podatku. Dane liczbowe zeznanie uzupełnią się automatycznie, natomiast jednak spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie informacje są prawidłowe. I na koniec jeszcze sport. 24. kolejkę Ekstraklasy zakończy dziś spotkanie GKS-u we Wrocławiu z Ruchem Portu po meczu, który rozpocznie się o 18:00 w stanie Jakimskim. 4 gole w 4 meczach. Doskonały bilans napastnika GKS-u Arkadiusza Kieka. Dziś panie bohatowskiego klubu liczą, że niewysoki piłkarz znowu trafi do siatki. Co ciekawe, Kiek był do niedawna gwiazdą Ruchu. W 2012 roku zdobył stadowskim klubem wice mistrzostwo Polski. Mówca strzelił za drużynę aż 12 goli, dzięki czemu walnie przyczynił się do drugiego miejsca w Ekstraklasie. Teraz ewentualne bramki Piecha mogą tylko utrudnić Ruchowi walkę o utrzymanie. Piłkarz zapowiedział już, że po trafieniu do siatki swojej byłej drużyny nie zamierza okazywać radości. Kamil Gaplin. Liderem Ekstraklasy jest Legia Warszawa, która ma na swoim koncie 46 punktów, zamiast Lasowi i Jagiellonia Białystok, ile punktów i teraz jest 41 i 40 punktów.
dnia wszędzie powinna się rozprowadzić, czyli za tym organizm słońca i nigdzie nie powinna padać. W takim razie 9 stopni, w mieście Warszawie Lublinie 10, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie 11, Katowice 12, Wrocławie 15. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Program Ostary, studio profesor Jerzy Limon, prezes Fundacji Teatrum w Wydanęce, dyrektor Teatru Szekspirowskiego. Lista długa jest. Dzień dobry, skracam od razu listę, bo już nie jestem prezesem fundacji. Ojej, co się stało? Zmiana warstw, po prostu za dużo. Dlatego jeszcze jestem kierownikiem katedry i na prezesie tego, co sobie przychodzi raz w miesiącu. Po wykładach, tak, ale sytuacja była dość niecodzienna, bo jako prezes fundacji wspierającej Gdański Teatr Szekspirowski jakoś niezręcznie było mi podpisywać korespondencję z dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, co prawnie nie jest zakazane, ale budziło rozmaite uwagi i wyrazy zdumienia ze strony urzędu. Tak jak mówię, jakbym korespondował sam ze sobą, to jakoś od razu są podejrzenia, że to coś tu nie jest tak jak należy. Czy taka gonista myśli, to tam tyle pana patrzy. No tak, i w tej chwili pan Cezary Dudowski jest prezesem Fundacji Teatru Wydanęce, wieloletni członek naszej rady, również człowiek biznesu. W swoim czasie założył się współwłaściciel swojego stylu, także medialne ma doświadczenie. Także bardzo się cieszę, że wchodzi się w instytucję temu. Dobrze, to na dyrektorze Teatru Szekspirowskiego. Bo Teatr Szekspirowski rozpoczął się wczoraj w Tydzień Samarski, który potrwa do 21 marca. A oprócz takiego podstawowego skojarzenia Tydzień Samarski, Teatr Szekspirowski, czyli będzie też. No trzeba dodać, że to jest taki bardzo szeroko zarozpodawany tydzień, bo poza spektaklami, które mają miejsce i będą miały miejsce w Teatrze Szekspirowskim, także inne formy i poza Teatrze Szekspirowskim także. Także dużo się dzieje. Tak, i to tak zaczęło porządkować, co nas bardzo cieszy, ponieważ okazało się, że kultura jest bardzo znakomitym pretekstem dla naszych gości flanki do przedstawienia oferty gospodarczej. A Flamandowie słyną z tego, że są krajem stosunkowo niewielkim, niewielu ich jest, ale są znaczącą nacją w skali świata. I tylko przykład można z nich brać właśnie z tej przedsiębiorczości i z tego szerokiego widzenia spraw wykraczającego poza ten krąg zawodowy. Więc jak oni zorientowali się, że robimy imprezę artystyczną, kulturalną, to natychmiast wpadli na pomysł, że trzeba to jeszcze ozdobić ofertą, czy wzbogacić ofertą biznesową. I tutaj wtedy miasto się zainteresowało i tak zaczęło to robić pewnie. Oczywiście inne instytucje artystyczne też się przyłączyły i mamy kilka współtworzących ten nasz tydzień. Ale bardzo mnie cieszy to połączenie kultury z biznesem i jakby łączenie się miasta, które też widzi tym, że to może być interesujące dla miasta jako całość. To też ciekawy pomysł do wykorzystania skopiowane przez naszych młodarzy, czy też osoby odpowiedzialne za kulturę, tak? Że to dobrze, wysyłamy, ktoś też się pojawia. To wysyłajmy, jakby wpadł pakiet. Otóż to, także Instytut Adama Mickiewicza, trzeba by jeszcze wzbogacić, czy wzmocnić jakąś odnogą biznesową. Ale myślę, że to nasze klasyki zagraniczne starają się o to, bo przecież w dzisiejszych czasach ważną rolą ambasadorów jest wspieranie gospodarki. Dobrze, Tydzień Flamandki na tej części teatralnej, w którymś momencie nad tą częścią właśnie zawisło. No strasznie, bo tutaj mieliśmy dwa przedstawienia. Jana Fadla, który jest artystą wszechstronnym, awangardowym,
rysuje obiecemalem. Ma swój teatr, ma swoją wizję. Jest światowym nazwiskiem. Mieliśmy jego dwa przedstawienia, z których jedno trwa ponad 8 godzin, a drugie 4 godziny. Także to były duże przedstawienia. To 8 godzinne nie miało wystraszyć ludzi, tylko było pomyślane w ten sposób, że ludzie mogą wchodzić i wychodzić. 8 godzin było ważne, bo to dzień pracy. 8-godzinny dzień pracy, taka była idea. I różne rzeczy się dzieją na scenie, związane z codziennością. Ten czas sceniczny łączy się niekiedy w naszym stopniu z czasem odbiorcy, co w teatrze nie jest częste, ale zdarza się. Na przykład Krystian Dupa często stosuje taki ton. Dla widzów jest to wrażenie niecodzienne w teatrze, bo w teatrze ten czas nie zauważamy i w ciągu 2 godzin można nasza pokolenie. Dwa tygodnie przed wiadomość, że nie mogą przyjechać. To nam się pierwszy raz dzieje jak wieloletni, że nie mogą przyjechać, ponieważ... Nienaturalnie, jakby komputer na to podał. Jest to więcej, jedna z tych osób jest prawie, że umierająca. Jak mieliśmy sygnał, nie powiedziano nam konkretnie o co chodzi. Jakie to są choroby, to pytaliśmy, ale zespół odwołał swój udział w 5 festiwalach, w tym jest naszym szukać nowych przedstawień, znaleźliśmy, to nie jest łatwe, bo jak to nie jest takie, że się chodzi i kupuje, prawda? Wszystkie te akty świata mają swoje kamienice, no to już... Jest coś, nie? I potem dalej. Ale najchętniej to te kamienice przejąć, zebrać, zabrać. I czekają, tak jak na jedną zaczekają. Teraz w marcu, bo to ci katolicy, to będą mieli święta. Oni pierwsi do tych Babilonów wszelkich lecą. My będziemy obserwować to, będziemy zaglądać do świętej Marii Magdaleny. No pokazują, że to jeszcze nie teraz. Że to jeszcze nie teraz, chociaż katolicy to prawie z prawosławnymi się teraz tej święta zbiegną. No bo skoro u katolików późno, prawda? 4 kwietnia, no to późno. No to prawie z prawosławnymi, ale mimo wszystko będziemy pokazywać, że u prawosławnych zawsze jest późno, ale ponieważ tutaj w Warszawie nie ma w ogóle ludzi prawosławnych w Warszawie. To są katolicy na 95%, bo tutaj przecież nie jest na Białą Anglo-Ameryka, Biały Czas, tylko nad śmierdzącą szeroką wodą. Pokazać wszystkie nad Wisłą. Warszawa. Warszawa Joanna. Warszawa Joanna. Katoliczka. Nad którą jest Boska. Nad którą jest Boska. Rządzi Boska. Bożyszkowska, Kujkowska, Boska. Bo na to sobie z tego sprawę zdaje się, że Boska jest wyżej postawiona. Jakakolwiek pisarka, jak do tej pory w Warszawie. Może jeszcze ta Julia Hartwig chciałaby się może uznać, no ale nie wiem, no Boska jest najwyższa. A to wiecie Państwo, Boska, proszę bardzo. Dać się na tę próbkę. Podziwiaj.
Kiedy w Polsce tutaj nadaje radio, to KFM Euro kończy tam ekstra. Yeah.
chrypa przejmuje kontrolę nad głosem. Weź wokaler. Wokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Łotacjam tym głosem, wokaler to podstawa. Wyrób medyczny, wokaler naj. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 12.20 zapraszam. Władimir Putin żyje. Rosyjski prezydent dziś po raz pierwszy od 11 dni pojawił się publicznie. Położony w Petersburgu spotkał się z prezydentem Kirgistanu, a Amasem Atambajerem. Żyje. Rosyjski prezydent albo przed rocznie na